Siemanko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. A sorry, to chyba nie na ten kanał nagrywam. A, żartuję oczywiście. Dzisiaj króciutki vlog będzie, ponieważ jest już wieczór i ja długiego filmu nie zdążę zmontować. Przepraszam Was bardzo. A tak jak Wam mówiłam, filmy są codziennie od poniedziałku do piątku i nie zamierzam się poddawać. I dotrwam chociaż do końca miesiąca i zobaczymy, jak to będzie szło. Tak, na razie sobie idę. Kamerzysta pojechał na moto. Jedziemy na moto do Pakumiła. Coś tam porobimy. Chwilkę na lążowniku. Dam jej jedzonko. Oczywiście wszystko Wam nagram w skrócie. No i tyle. Miłego oglądania. Życzę wszystkim łapka w górę i subskrybujcie kanał. Przyjrzał się mnie przywitać. No ciesiunko. Przyjechałam. Ja jestem już u Hakusi. Już dostaję jedzonko. I teraz Wam powiem, co robię właśnie z nią, gdy jest upał. Czyli chodzi mi tutaj, że jest na przykład ponad 30 stopni, jak dzisiaj. No i jest duszno i w ogóle masakra. Przyjeżdżam zawsze wieczorem, jak już się troszkę temperatura zniży. Potem nawet 1 czy tam 2 stopnie, bo i tak nadal jest upał. Tam już prawie słońce zachodzi, także pozdrawiam. No i daję jedzonko. Jak ma dzień na ląży, no to jeszcze na ląży sobie pochodzi. Ale to maksymalnie do kłusa i tam jeden galop w jedną, drugą stronę. No i obowiązkowo chłodzenie. Pamiętajcie, chłodźcie swoje konie prysznicem, wężem. Zależy co macie, myjkę dla koni. Taki upał, bo konie też mogą dostać udaru. I to jest bardzo ważne, żebyście o tym pamiętali. Koń na pewno się ucieszy. Tak, już sobie stępuje. Zobaczcie, jaki grzeczny konik nie wychodzi poza kółko tam, bo nie ma ogrodzenia. Tak, chociaż przez drągi koślało szła. Ale te drągi są ustawione na galop, co prawda, i na kłus. No, ale stępie da radę. A więc się rozstępujemy chwilkę. Powiem mam bycika. I ten. I co? No i trochę kłusa, jeden galop i wystarczy na dzisiaj. No i oczywiście potem będzie jeszcze leżenie i standardowo lanie wodą. Podnoś! Lecie to. Niewymierzone. Dobra. Makałana coś niezbyt chce. O, o, o. Po tym twardym, widzicie? Coś niezbyt jej podchodzi to. Ale dalej jaki. Sorry za moje cmokanie. Ale tak po prostu. No, tak ją motywuję trochę. Galop! Hop! Tak jest. Hop! Hop! Pięknie, super! No widzisz, koniu. Galop! Hop! Tak jest, super koń! Dobra. Teraz spróbujemy szybki zawrót. Zobaczymy, czy... Nie. Nie. W ogóle nie ten. Chyba trzymałam w jednej ręce telefon. Ty jesteś udana, naprawdę. No jasne. Teraz tak. Pięknie. Ale głowa na dół. Głowa na dół. Hop, hop. Tak, super. No super, tak jest. No jeszcze raz galop. Galop, hop, galop. Tak jest, super koń. Galop, galop. Świetnie. Super. Tak jest. Głowa. Super. Kus. Prrt. Prrt. Tak jest. Super. Hakawada i szybki trening. No super. Tak jest. I chodź. Świetnie.
Dobry kot. Brawo! No brawo ty mój. Ty masz laku ty. Ty masz laku. Tyle znowu czekałam czasu. Masz laku, halo, nie. Nie, koń mi zdech. Smaj. Ty śmaj. Śmaj. Halo. No dawaj taki ładny. No dawaj taki ładny. I taki ładny. Super. Proszę. Kochany koniś, w końcu się położyła. Dzisiaj troszeczkę dłużej to zajęło niż wcześniej. Zmęczony koń. Zmęczony koń to jest, tak? Dzisiaj nagrywam telefonem, więc jakość może być inna troszkę. O, bada i wstajemy. O, super. Słuchajcie, zobaczcie to. Zmieniłam konie na mechaniczne i teraz lążuję innego konia. I jedzie na tym koniu kamerzysta. Dawaj teraz galop. Galopem. Dobrze. Galop. Tak jest, galopem. Świetnie. Koniu, ja ci nie kazałam się zatrzymać. Teraz w drugą stronę. W drugą stronę. W drugą stronę. Ten koń za bardzo szaleje mi tu. Dobrze, dobrze, tak. Się nauczyć jeździć na enduro i na koniach, to tylko u nas takie rzeczy. Zaraz wam pokażę reakcję koni, jak ona po prostu patrzy. To jest reakcja koni. Chcę mi patrzeć na Ontario. Ontario w miarę stoi koni. O, ten koń normalnie zaraz damy mu przeszkodę, co wy na to? Uwaga, daliśmy przeszkodę, dwa drągi. Czy koń sobie poradzi? No. Za bardzo te drągi lat... O. Latające. Proszę bardzo. Także tak pokonuje drągi ten koń mechaniczny. Czyli rozwala. Taki typowy Ontario, który rozwala. Dobra, teraz ten koń ogarnął, o co chodzi i zobaczcie. Teraz dałam jednego drąga. Jest, dobra. Niech będzie. Dobra, koniu. Dam ci kamienia, bo nie mam smaczka. Proszę bardzo, koniu. Poradziłeś sobie. Dałam kamienia zamiast smaczka. Gratuluję jeźdźcowi. Gratuluję jeźdźcowi. Ale to chciałam rękę. Gratulacje. Super się jeździło na tym koniu. Wiesz co? No. Nibym się bał, jak miałem normalne ubranie i buty. Bo no tak, tak. W tym, tak. To w tym to tak. To wiadomo, to wiadomo, w siodle się nie jeździ w krótkich spodenkach, nie? No, gdzie bryczesy i sztyblety? Zgubiłeś. Dobra, na koniec oblewanku, jak podniosła nogę, się zdziwiła. To ja cię leję, Haki. To ja cię leję. No, chłodek musi być. Ty żeś stała w takim gorącym. Masakra. O, jak się rozluźni. Pod wiatą stały? A, to chociaż tyle. A po pysku jak ci dam? Nie, ale ostatnio zaczęła się bawić i to było takie owo. To? Oka. Tylko, że ja tutaj... to musisz mi go tu dać, ale tak to nie mogę. Ty lubisz? Zobaczcie, jaka Kamada nie lubi. O, o, nie. Widzicie? Ona nie chce. O, dobra, stop, stop. No dobra, damy taki. O. Nie. Bo on tego nie lubi. On musi mieć taki. Wydło. Nie, no, zły mu dałaś. Ten i ten. On lubi ten. Ten. Jak ten? No ten.
On lubi ten. No nie robi. No, nie, o, nie. On lubi ten. To jest jego ten ulubione ciśnionko i ten. O. Dobry jest, dobry. No weź tam w skłap, tak, dawaj. Serio. Lap, lap. Trzymać. Ty, on ma krapy białe. On ma takie ciapate. No. On jest tarantem. Ja cię, tarant. Dzisiaj widzowy? Nie. A Kamada? A Kamada nie. No nie bądź taka, no weź. Zaraz zrobimy. Lejemy ją, bo przecież... Przecież miał być krótki vlog. No. Szukał cienia, kurde, wszędzie gdzie się dało. Nie, to jeszcze, baby, on chce to jeszcze. Pa. No. Dobrze.